Zakończyła się właśnie trzecia edycja letniego kursu języka polskiego dla cudzoziemców, którzy są kandydatami na studia na Politechnice Opolskiej już od następnego roku akademickiego. W kursie wzięło udział 44 uczestników, głównie z Ukrainy, była także jedna osoba z Białorusi. Praktycznie wszystkie osoby, które dzisiaj z wynikiem pozytywnym ukończyły ten kurs, rozpoczną studia już od następnego roku akademickiego na naszej uczelni. Bardzo podobało mi się na kursie, to było bardzo zabawnie, bardzo fajnie. Bardzo lubię naszego nauczyciela, pana Kubiaka. Nasze zajęcia były prosto fantastyczne. Polski nie jest skomplikowanym dla nas, no troszeczkę śmiesznym, dlatego że wiele słówek bardzo śmiesznie dla ludzi, kto mówi po rosyjsku, ale nie jest skomplikowany. Rada, że nasz egzamin nie był, był dla nas dość łatwy. Tutaj bardzo fajno. To miasto jest bardzo ładne. Kiedy przyjechał w to miasto, to jest takie europejskie, nowe ludzie. Polski nie był bardzo ciężki, bo bardzo podobny do ukraińskiego. I egzamin był, no, to, że był łatwy i nie ciężki, normalny. To było ok. Bardzo lubię to miasto, bardzo lubię tych ludzi, lubię Polskę, to wszystko było ok i jestem szczęśliwa, co ja tutaj na Politechnice Opolskiej. Politechnika Opolska.